Wyglądało to bardzo groźnie, bo jako pierwszy zapalił się samochód z instalacją gazową. W poniedziałek rano mieszkańców osiedla Gwiazdy w Katowicach obudził hałas syren wozów strażackich, które jechały do pożaru samochodów przy Alei Roździńskiego. Ostatecznie dwa samochody spłynęły doszczętnie, a dwa inne zostały uszkodzone. Magda Sincewicz. Pani Małgorzata jak zwykle wcześnie rano siadła do swojego samochodu, żeby dojechać do pracy w Mysłowicach. Jednak tym razem na czas nie dotarła. Ale i tak może mówić o szczęściu. Wsiadłam do auta, odpaliłam tak jak codziennie odpalam samochód. I usłyszałam tylko jakieś tam trzaśnięcie, pyknięcie, nie wiem jak to określić fachowo. I zobaczyłam iskrę, no więc wysiadłam z auta, otwarłam bagażnik, bo tam mam gaśnicę. Próbowałam gasić, no ale taką małą gaśnicą to niestety się nic nie zgasi. No a później już wiatr zrobił swoje, co nie, że tylko się bałam, żeby więcej aut nie było zajętych, bo jednak tutaj dość blisko jeden drugiego stoimy na parkingu. No. Tak jest na większości osiedlowych parkingów, dlatego spalił się nie tylko samochód pani Małgorzaty, ale też stojące najbliżej auto. Dwa inne zostały uszkodzone. Na miejsce zdarzenia stanowisko kierowania zadysponowało niezwłocznie dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z miasta Katowice. Po dojeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym przekazał informację o rozwiniętym pożarze dwóch samochodów osobowych. Na palące się pojazdy strażacy podali dwa prądy piany gaśniczej oraz dodatkowo jeden prąd wody w obronie obiektów sąsiadujących. Akcja gaśnicza trwała około godziny. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru był samozapłon Forda Focusa.